A w dzisiejszym odcinku zabaw z bronią, buty taktyczne Loa. Przejdźmy na stronę producenta i zobaczmy, co oferuje producent, a później zobaczymy, jak te buty wyglądają w rzeczywistości. Potestuję i zrobimy kolejny film. No i strona producenta firmy Loa, o którym produkcie dzisiaj będziemy rozmawiać. Zobaczmy, jaka jest oferta ogólnie. Widać, że dość szeroka, to jest obuwie trekkingowe. My dzisiaj zainteresowaliśmy się obuwiem taktycznym. Zobaczmy, co producent oferuje. Już widać pierwsze tutaj modele. Zaraz postaram się znaleźć nasz model. Przejrzę tutaj, przelecę przez ofertę na szybko. Znajdziemy nasz model i będziemy po prostu na naszym modelu operować i zobaczymy, jakie, co obiecuje producent w ogóle oferując to, bo też z czego one są zbudowane, czy posiadają jakąś membranę, czym się charakteryzują, czy rzeczywiście są tak taktyczne, jak wyglądają. Jak widzimy, kolorystyka jest dość szeroka, od czarnego modelu, przez desert, przez brązowy, jakiś taki zielono-szary, generalnie szary i taki, który omówimy w tym odcinku, czyli kojot. Tu mamy opis, ale ja sobie tak pomyślałem, że przecież mamy na pewno polskiego przedstawiciela. Ja może nie wyświetlę jego nazwy, ale spróbujemy zobaczyć, jak opisuje to w języku polskim ten producent. Widać, że tutaj jeszcze zanim przejdziemy na tą stronę, miasto pochodzenia, miejsce produkcji to jest Słowacja. Proszę bardzo, czy Słowacy... Jak widać, jak firma UF Pro produkują coraz lepsze ciuchy, widać, że robią buty, niby to firma ma być niemiecka, możliwe, że produkują na Słowacji, żeby było taniej, natomiast coraz więcej jest widać z naszego rejonu bardzo ciekawie robiących rzeczy firm, tak jak na przykład polski Helikon. To jest bardzo dobry znak dla nas. Przejdźmy może do strony, gdzie jest opis w języku polskim. Jak nie znajdę, to przetłumaczymy z angielskiego, ale może nie ma sensu się męczyć. Jak widzimy na stronie polskiego importera, dość skromny jest opis. Materiał zewnętrzny, skóra welorowa i kordura. Wewnętrzna wyściółka Gore-Tex. Wkładka stopy Air Control, pianka poliuretanowa. Podeszwa Loa Cross, waga 1100 gramów, czyli już mamy jakąś informację bardziej fizyczną. Wróćmy jednak na stronę producenta. Widzę, że tutaj dość skromnie to po prostu opisano. I zobaczmy jeszcze raz na stronie producenta, jak ten towar jest przedstawiony. Specjalnego producenta mamy zdecydowanie więcej, czyli górna część to jest połączenie skóry przeszywanej. Mamy wtryskiwaną wkładkę do środka. Mamy montaż sznurówek za pomocą zamkniętych haków, czyli sznur nie można przekładać przez te haki. Znaczy przekładamy przez te haki, ale one nie są otwarte. To jest też ważne do wiązania, te po prostu sznurówki zostają na tych hakach cały czas w środku. Jakaś rama w środku, czyli konstrukcja taka, która tworzy szkielet tego buta, monowrap, to trzeba byłoby zajrzeć. Wkładka jest dokładnie goreteksowa, trzywarstwowa. Dobrze, jeszcze jest jakaś specjalna wkładka międzypodeszwowa. Wtryskiwane są wkładki bezpośrednio plastikowe, to są jakieś już w ogóle, posłuchajcie, konstrukcyjne rzeczy samej Loły. Trzeba byłoby to dokładnie w ten sposób przejrzeć ze strony producenta. Stabilizer soft, czyli stabilizacja stopy miękka. Waga jest podana oczywiście w niemetrycznych jednostkach. Jak powiedziałem, kraj pochodzenia Słowacja. Tak to wygląda, jeśli chodzi o stronę producenta. Trzeba byłoby te wszystkie monowrap frame i inne rzeczy, które stosuje producent, zobaczyć na stronie producenta, ale powiedzmy, że to są jakieś marketingowe chwyty, żeby sprzedać produkt. Przyjrzyjmy mu się z bliska i zobaczmy, jak jest po prostu wykonany. A tak wygląda but z bliska. Taka jest podeszwa. W środku jest warstwa goreteksowa, którą dokładnie widać. Ale to jest już jakby rzecz typowa. Buty są 1100 gramów, one są w miarę lekkie. To nie jest but gdzieś tam plasujący się ani na górze, ani na dole skali. Jak widzicie, przełożone macie sznurówki na stałe. Nawet tutaj, jak są górne haki, to trzeba je przewlekać. Nie da się zaciągać je po prostu w te haki, jak w niektórych butach. Jest to taka wada, że jeżeli zawiążecie to u góry bezpośrednio, to musicie ten but dość mocno rozwiązać, czyli więcej czasu to pochłania, ale z kolei lepiej taki but trzyma stopę. Ten element plastikowy,
który jest elementem podeszwy, jest zawulkanizowany. Ja na targach IWA w Niemczech rozmawiałem z importerem, z producentem na ten temat, bo jakieś były tam informacje, jak to jest skonstruowane. To jest połączenie skóry i plastiku razem, czyli ten element jest związany jakby strukturalnie ze skórą. Teoretycznie, bo każdy się pyta, czy takie buty się po prostu nie będą rozklejać. Myślę, że nie powinny się rozklejać. Zobaczymy po roku użytkowania, jak te buty spiszą się w terenie, w codziennym chodzeniu i na strzelnicy przy strzelaniu taktycznym. Mam nadzieję, że będą dobrze oddychały. Nie zawsze z tymi warstwami Gore-Texu jest tak, że one są bardzo dobre. Mam innej firmy buty i nie jestem może do końca zadowolony. Wykonanie jest super. Cena w Polsce około 670 zł. Myślę, że to jest cena bardzo wysoka jak za buty. Buty już w miarę sensowne można kupić za 400 zł. No pytanie, jak będzie z jakością? Mamy podwójne szwy, więc miejmy nadzieję, że te buty szybko się nie wytrą i nie wypracują w terenie i będą w miarę wygodne. Ja wykonam dla Was taki test długodystansowy i zobaczymy, jak te buty się po prostu będą sprawowały. Buty stwarzają wrażenie bardzo komfortowych, ale to pierwsze założenie jest niczym konkretnym. Ciężko mówić o czymkolwiek, zanim się nie przejdzie parę tygodni w takich butach. Myślę, że design i wykonanie jest bardzo atrakcyjne, ale cena też jest ciężka. Zobaczymy, jak się te buty będą sprawowały w codziennym chodzeniu, w jeżdżeniu na przykład samochodem, bo często się okazuje, że ciężko jest na przykład operować pedałem sprzęgła czy gazu, bo buty są dość sztywne i to jest duży problem. Śmiesznie to wszystko wygląda, piękne buty taktyczne, natomiast już jak wsiadamy do samochodu, zaczyna być po prostu dość poważny problem z obsługą takich butów. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Potestuję dla Was te buty i dam Wam po prostu później znać. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia w następnych odcinkach.